Siemanko, cześć, witam. W materiale, w którym pokażę Wam 5 miejscówek, przedstawię Wam 5 miejscówek, moje 5 propozycji, żeby tutaj się wybrać, jeżeli chodzi o najbliższy event przyspieszonego respa. Jeśli nie wiecie, o co chodzi, to link jest w opisie do materiału. I od razu mówię, jest to materiał skierowany do osób, które nastawiają się na bestiariusz, daje im to satysfakcję, robienie tego bestiariusza, bo zbyt wielu punktów, jeżeli chodzi o charm pointy, tutaj się nie uzbiera, tylko skupiłem się tutaj na tych 5 miejscówkach, takie wybrałem. Oczywiście można byłoby tego wybrać więcej. Na miejscówkach, gdzie nie ma żadnych bossów, nie robi się zbytnio questów, są tam moby bardziej zapomniane, ale występujące w bestiariuszu. Także zapraszam do materiału, jeżeli Was to interesuje. Jeszcze tylko wspomnę, że w opisie tego materiału macie wszelkie informacje, linki, jeżeli chodzi o dostępy do tych miejscówek. Także tam sobie zerknijcie, jeżeli znajdziecie coś dla siebie i Was to zainteresuje. No i lecimy do pierwszej miejscówki, jaką tutaj sobie obrałem. Moją pierwszą propozycją są Green Dżiny lub Blue Dżiny. Tutaj to jest akurat zależne od tego, jakiego questa zrobimy. Wiadomo, ja akurat zrobiłem tutaj sobie Blue Dżina, więc mam dostęp do Green Dżinów i do efretów. Łączna ilość punktów, jakie możemy zdobyć, to 50, jeżeli chodzi o charm pointy, więc niezbyt wiele, ale tu wiadomo, chodzi o bestiariusz, żeby tam się dżiny zgadzały. Może nie chodzi tutaj, żeby wbić całe te dżiny, ale żeby troszeczkę ten bestiariusz w tej rubryce, że tak powiem, się polepszył. Dlaczego dżiny? No bo jest ich naprawdę mało w tym tibijskim świecie i przydałoby się to wykorzystać. Oczywiście w samej tej miejscówce tutaj zbyt wielu tych dżinów czy efretów nie ma, ale oczywiście tutaj niżej są magikiany, po lewej są kulty, lekko na górę tam mamy herspawny, guzlery, jak się nie mylę, i nekromancery, także możemy sobie tak kursować między tymi respami, przez co nabijamy więcej mobów i możemy z tego stworzyć jakąś taką przyjemniejszą drogę, więcej punktów zdobyć, ale na pewno dżiny to są takie potworki, na których warto moim zdaniem się skupić na tym evencie i powbijać sobie je do bestiariusza. Zawsze to do przodu, te green dżiny będą, tym bardziej, że ich trzeba ubić ile? Chyba 1000 nawet. Zobaczymy, pyk, 1000. Także to dzieło, a ja przechodzę do miejscówki drugiej. No i jesteśmy w Liberty Bay, a dokładnie tutaj na miejscówce z Bonlordami czy Beholderami, jak kto woli. Ta miejscówka już u mnie się pokazała w materiale, jeżeli chodzi o double loota, wiadomo, Bonlord Eye jakieś tutaj można wydropić, ale jak sami wiecie, albo nie wiecie, ale pewnie wiecie, tych gazerów na przykład, czy samych Bonlordów jest naprawdę mało w tibijskim świecie, są raczej pojedyncze jednostki. I przydałoby się na nich skupić, tym bardziej, że ten event zbliżający będzie temu sprzyjać. Na tej miejscówce oprócz oczywiście gazerów czy bonlordów mamy też elder bonlordy i na końcu mamy chyba 4 czy 5 brain defy, jak się nie mylę. I tyle w sumie, polecam tą miejscówkę, polecam tutaj się wybrać. Jeżeli sam resp sobie nie będzie wam wystarczał, to jak najbardziej możecie sobie skoczyć, tutaj wam szybko pokażę. Tutaj są rotwormy jakieś, możemy sobie polecieć, wszędzie są tak naprawdę rotwormy, ale po prawej stronie mamy ciekawą miejscówkę z Earth Elementalami i Night Stalkerami, których też Night Stalkerów też nie ma zbyt wiele i Earth Elementali, no to też takie skupiska bardziej na boku, nie są one wykorzystane, te miejscówki tam, gdzie te potwory występują, bardziej nie są związane z żadnymi questami, bossami, także wypadałoby to też ogarnąć sobie, żeby ten bestiariusz troszeczkę podbudować. No i wiadomo, wyrmy, ale raczej wyrmy będą oblegane przez osoby, które będą tam expić. I tyle. I polecam tą miejscówkę. Jeżeli wam tutaj resp nie wystarczy, to tak jak mówiłem, wręcajcie tutaj na rotwormy czy kariony. Od razu whitepale będziecie mogli sobie sprawdzić nightstalkery. A ja lecę do następnej miejscówki. Następna miejscówka, to już pewnie wiecie, o co chodzi, Laguna Żabki.
Dlaczego żabki? Dlaczego żabki? Bo mają swoją zakładkę tak naprawdę. Jak już ktoś zrobił tołdy, salamandry, no to tutaj trzeba się skupić na tych żabkach. Jeżeli chodzi o green frogi, to ich tylko i wyłącznie trzeba zabić 250. Pozostałe żabki to tutaj już trzeba 500 tego zabić. No i taki event przyspieszonego respa temu sprzyja. Trochę tego trzeba ubić. Jeżeli ktoś naprawdę chce ten bestiariusz wbić, no to te żabki pozabija. Wiadomo, oprócz tych żabek na całej tej lagunie, wiadomo, to nie jest tylko jedna wyspa. Są też tołdy, są tu jakieś tortoisy, są podziemia krokodyle. W podziemiach są te tornbaki, czy jak one tam się nazywają? Te takie, bardziej takie zaawansowane żółwie, tak to nazwijmy. No i polecam się tu wybrać, polecam jak najbardziej, żeby te żabki tutaj zrobić, tym bardziej, że ten respik ułatwi to, ułatwi całe to wbicie. Zbyt wiele tutaj punktów wam to nie da, bo te 500 żabek, w sumie to jest całkiem sporo punktów, bo 500, jeżeli jest 500 do zabicia, no to jest do zdobycia 15 punktów, także tych żabek tutaj mamy. Sprawdzę na szybko. Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli 60 punktów, tak? Moja matematyka dobrze działa. Jak dobrze działa, to jest tutaj 60 punktów. No i tyle. Lecę do czwartej miejscówki, jaką tutaj chcę wam pokazać. No i czwarta miejscówka. Jesteśmy na Swargrond. A dokładnie na Nibelor. I teraz lecimy na miejscówkę, która się nazywa jak? Inquaia. Potrzebujemy tutaj oczywiście mięska, żeby się dostać na tą wysepkę. I co nas tutaj interesuje? Interesują nas czakoje, dokładnie tak. To są potwory, o które się zabijają wszyscy w czasie eventu, a poza eventem one są prosto dostępne właśnie tutaj. I polecam się tu wybrać nie tylko ze względu na bestiariusz, a na przykład też, żeby sobie podrobić te rogi. Nie znaczy to też, że w czasie tego eventu, bo poza eventem też jak najbardziej, żeby w czasie eventu posprzedawać te rogi. Ja tutaj się wybrałem, jeżeli chodzi o czakoje, trzeba ich pozabijać z każdego rodzaju, każdego tego typu po 500. I mam tutaj zrobione jedne, drugie, a to nie to, tutaj drugie, czyli 30 punktów już jest. No i te czakoje z rybą są dosyć upierdliwe, nie ma ich zbyt wiele, a też trzeba ich 500 ubić. Poza tym też tutaj są polarbery, Winter Wolfy, także jest co zabijać, jest co tutaj do bestiariusza zabijać. No. Także to by było na tyle. No i ogólnie polecam tą miejscówkę też tak na profit tak naprawdę, no bo miejscówka nie jest zbyt oblegana. Wiadomo, jest ten profit, że ten profit się objawia dopiero w czasie eventu na Ursa Grodona, który tego będzie. A ta miejscówka, no zapomniana jest, nie chce się ludziom robić, nie chce się tutaj tego zabijać, więc można tutaj przyjść, wydropić kilka rogów czy kilkanaście na przyszłość i sprzedać to w czasie eventu na Ursa Grodona, a przy okazji bestiariusz wleci, a to jest wiadomo bezcenne dla osób, które są tym zainteresowane. Oczywiście wracając, trzeba też mieć tutaj dla pieska mięsko, pyk, no i jesteśmy na Nibelur i stąd już prościusieńka droga, wracamy już tutaj sobie już wracamy na Swargrond, a ja lecę do miejscówki piątej. No i już jestem w drodze do piątej miejscówki, jest to oczywiście kamp, no i barbariany, których też jest niezbyt wiele na tym świecie tibijskim, wypadałoby je wbić. Jeżeli chodzi o barbariany, no to trzeba ich zabić z każdego typu po 500, oprócz tych bloodworkerów, których jest 1000 do zabicia. No dosyć takie, no niezbyt do wbicia na 1000 tych bloodworkerów, ale pozostałe jak najbardziej. A bloodworkery może kiedyś wlecą. No i co tu jeszcze wam mogę powiedzieć? Dosyć jest tutaj ich sporo. Jeżeli resp wam nie wyrobi, chociaż tak teraz tak patrząc, to wszystko pada, ten obszar nie jest zbyt wielki. Jeżeli wam resp nie wyrobi, to jeszcze można wiadomo tam na górę skoczyć, jakieś tam pozabijać mamuty, polarbery, winter wolfy, coś tam jeszcze tam chodzi, jakieś chyba silver rabbity, to też jest do wbicia. Także też polecam, jeżeli wam tutaj nie wyrabiał ten respik. A barbarianów, tak jak już mówiłem, nie ma zbyt wiele, a
jeżeli ktoś tam sobie ceni ten bestiariusz, no to tutaj też wypadałoby podskoczyć na tym evencie najbliższym przyspieszonego respa. No i co tu wam mogę powiedzieć? No tak naprawdę tyle. To jest 5 miejscówek, jakie wam tutaj pokazałem, jakie wybrałem, jakie wam mogę polecić. Wiadomo, takich potworów wyjątkowych, bez jakichś tam większych bossów, bez tasków, bez questów, jest cała masa, ale ja akurat wybrałem te 5 miejscówek. Jeżeli wykonacie chociaż jedną z tych 5 miejscówek, to naprawdę będę zadowolony i ten materiał miał sens, tak? I jeżeli ktoś się znajdzie, to robi bestiariusz, bo wiem, że robienie bestiariusza najlepiej, tak jak mówiłem, trochę tutaj sobie zaprzeczam, jeżeli chodzi o inne materiały, że najlepiej się robi bestiariusz wykonując takie drogi, jak na przykład przez całą Tikwandę, ale tutaj właśnie ze względu na ten event wybrałem sobie takie 5 miejscówek, które no nie da się zbytnio tutaj zrobić jakiejś wielkiej, zaawansowanej drogi. Chociaż te dżiny, te można byłoby przez Yala, w sumie to całe Yala by można było wybijać przy okazji te dżiny, no ale tych dżinów jest naprawdę mało, dlatego się na nich skupiłem. I inne miejscówki też by tam można było, ale dobra, mniejsza. To jest pięć propozycji, mam nadzieję, że jakoś pomogłem, że coś tam wam, jakiś pomysł podsunąłem. Jak się materiał podobał, to zostawcie łapkę w górę, się przydał. Jeżeli jesteście nowi, zostawcie subskrypcję. Komentarz możecie napisać też z własnymi tutaj pomysłami na ten przyspieszony resp. I tyle. Życzę powodzenia, życzę jak najwięcej tutaj wbicia bestiariusza, może jakichś golden bootsów z Zuga, czy stomperów, tej piątki takiej za Nihiliona też to można dropić, bo ten resp będzie przyspieszony. Tyle. Cześć, cześć. Na razie. Hello.